lekkomyślne zachowanie mogli przypłacić życiem. W miejscowości Trawniki, niedaleko Świdnicy na Dolnym Śląsku, kierowca BMW ominął zapory i wjechał na przejazd w momencie, kiedy był na nim rozpędzony pociąg. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu. Po wypadku 30-letni kierowca i 18-letnia pasażerka wyszli z samochodu i uciekli. Szczęśliwie nie odnieśli żadnych obrażeń. Sprawą zajęła się policja, która po 2 godzinach złapała uciekinierów. Byli trzeźwi, ale pobrano im krew do badań na obecność narkotyków. W samochodzie znaleziono bowiem amfetaminę.